Fuck. Tak było blisko, no kurde, to mać. Ale i tak się s***a. Cześć, tu Dominik, jesteś na kanale Dominik TV, a ja zapraszam na kolejne podsumowanie wyścigu w lidze EF1 Junior League. Jak widać, jesteśmy dzisiaj na torze w Japonii, jest to tor Suzuka. Bardzo fajny tor, tu jest pierwszy sektor taki dosyć kręty, mam takie specyficzne eski, w drugim kilka takich wolniejszych nawrotów i ten taki jakby tej podwójny lewy zwany wyżką, to jest numer 13-14, później zakręt 15 też taki dosyć ciekawy, tak, 130R i ostatnia szykana i już tutaj wyjazd na prostą startową. Tutaj mamy oczywiście kierowców, listę kierowców, oczywiście jest trochę nas mało dzisiaj z podstawowego splitu, jest dużo rezerwy, nawet bym chyba powiedział, że było 10 rezerwowych, 10 gdzieś właśnie z podstawowego splitu, ale ostatecznie miało być 20 osób, jest jednak 18. Tutaj mamy podsumowanie i klasyfikacja generalna po ostatnim wyścigu, to już też z uwzględnieniem kar, chociaż ogólnie po karach tam się nic nie zmieniło, tylko po prostu kierowcy dostali trochę więcej punktów karnych. No ale jak widać tutaj ta strata do pierwszego miejsca, blisko 40 punktów, Olek tuż za mną, Ignacy troszeczkę dalej, mój teammate też tutaj tuż za Ignacym, więc zobaczymy, jak oczywiście dzisiaj tutaj nam się potoczy ten wyścig. Jest ogólnie prognoza, że ma być bez deszczu i całe kwalifikacje i cały wyścig, więc to jest dobry znak dla mnie, bo jak wiadomo, jak wiecie, jak oglądacie, deszcz nie jest jak na razie moim, znaczy w sumie sam deszcz może jeszcze ok, ale przejście z deszczu na sucho albo odwrotnie to nie jest tutaj moja jakaś specjalność, że tak powiem, więc ten wyścig ma być sucho. No i cóż, jako że mam 18 osób, więc mamy pełne kwale wyścigu. Ja tutaj ogólnie też, co może widać albo nie widać, dodam, że na ten wyścig troszeczkę mi się zmienił sprzęt, na którym jeżdżę. Jest początek troszeczkę zmiany w moim wyścigowym rigu, że to tak nazwę. Mam zmieniony kokpit, w sensie zmieniony. Miałem wcześniej taki, bo jeszcze kierownica była po prostu na takim stojaku, jakby tak. No się nazywało Willy Stand Pro. Jest to nawet polskiej firmy ten stojak był. I teraz już mam taki pełnoprawny kokpit, więc jakby to jest cała jednolita konstrukcja. Też już razem z takim kubełkowym fotelem, więc jest troszeczkę, czy zdecydowanie jest wygodniej, tak, wszystko jest, razem się trzyma, tak, nic się nie giba, więc już w sumie, mimo że używam tą samą kierownicę oczywiście jak na razie, a to też będzie zmienione, to troszeczkę lepiej mi się na niej jeździło, w sensie trochę więcej tych jakby detali było czuć teraz, no bo wtedy jakby na tamtym stojaku wiadomo, to wszystko też się trochę ruszało, więc też jak gdzieś ogólnie tam oglądałem recenzje i tak dalej, to właśnie jeśli powiedzmy cokolwiek, kierownica do czegokolwiek jest przyczepiona i to się troszeczkę zaczyna gdzieś tam ruszać i tak dalej, to też ta siła tego force feedbacku gdzieś tam się traci. A w tym momencie właśnie trochę, można bym tak powiedzieć, że trochę ta kierownica odżyła, no ale długo tutaj nie posiedzi. Więc tak to ogólnie wygląda. W każdym razie, no właśnie, jest na razie kokpit. Jest też gogle VR, które będą tutaj, jakby to jest głównie pod nowe F1, bo nowe F1 mam właśnie zamiar jeździć już właśnie razem z goglami wirtualnej rzeczywistości. To już tutaj sobie troszeczkę posprawdzałem, jak na razie w Assetto Corsa. Troszeczkę kompetizjonę próbowałem, ale mam tam problemy, bo mi gra dosyć kraszuje często, jeszcze nie mogę tego rozgryźć. Ale no, jest tutaj właśnie zmiana, jutro mają przyjść nowe pedały i pod koniec tygodnia, bądź może na początku następnego, ma już przyjść baza i kierownica nowa, ale to oczywiście wszystko będzie później na kanale, nie będę już tutaj za bardzo mówił więcej co i jak, więc
to też razy być tutaj czujnym, tak? Co jak tutaj wrzucam, będę wrzucał ewentualnie też myślę to taką później zbiorową recenzję tego wszystkiego, jak to razem działa. No, ale to tak w sumie wstępu. Jak widać moje drugie kółko pomiarowe, ponieważ pierwsze tam unieważniłem niestety. Jako, że zalałem sobie trochę więcej paliwa, więc byłem w stanie po prostu pojechać dwa okrążenia pomiarowe, jedno po drugim. No i tutaj sobie zostaniemy na tym kółku. Tu jest właśnie ta łyżka. Zakręty, które mi tutaj sprawiały najwięcej problemów w treningach, to właśnie tutaj ta zwana łyżka. Tam miałem dosyć dużo problemów, żeby optymalnie ten zakręt wziąć. I teraz ta szykana, która jest przed nami. Tutaj bardzo często gdzieś mi tył leciał, ewentualnie ten pierwszy, to wejście w tą szykanę, też mi właśnie gdzieś tył czasami wylatywał. I no i niezbyt dobrze się tutaj czułem na tym torze w treningach. Też dużo kar łapałem, jest tutaj miejsce, gdzie można te kary załapać. Także zobaczymy oczywiście, jak to będzie wyglądało w wyścigu. Póki co mamy piąty czas. 1,32. Tak jak mówiłem, jest nas 18, więc wiadomo, tylko 3 osoby zjadą. Na razie jestem ja w sumie przejdę sobie już tutaj do końca kwalifikacji. Zobaczymy, czy tutaj będę musiał jeszcze ewentualnie wyjeżdżać lub nie. I ewentualnie już później sobie przejdziemy oczywiście do Q2. I jak widać, tutaj już końcówka, już zakończenie Q1. Jestem finalnie na 8 miejscu. Więc oczywiście się zakwalifikowałem do Q2 i w takim momencie przejdziemy sobie oczywiście do drugiej części czasówki i zobaczymy, jak tam sobie poradzę, oczywiście też razem z moim teammate'em, który dzisiaj też jedzie. No i cóż, przechodzimy oczywiście już do drugiej części. I jesteśmy już tutaj w drugiej części czasówki, jestem na swoim pomiarowym kółku. Nie, na oponach przejść, czy, przepraszam, pośrednik. I jak widać, to było moje pierwsze okrążenie pomiarowe na nich i niestety tutaj na wyjściu właśnie z tej łyżki tak za szeroko wyszedłem, zostałem anulowane okrążenie, więc ponieważ miałem trochę więcej paliwa, zdecydowałem się oczywiście jechać kolejne okrążenia, tak żeby nie zjeżdżać i później znowu wyjeżdżać na tych samych oponach. Więc tutaj jako, że ersu tak miałem dosyć dużo, tak, więc tutaj jakoś tego ersu dużo się nie zużywało na okrążeniu, więc można było pojechać dwa okrążenia pomiarowe, jedno po drugim. Więc tutaj przejdziemy sobie jedno okrążenie, mam nadzieję czyste, tak, oczywiście na tych medach. Zobaczymy, jaką pozycję będę miał w tym momencie. Jestem na 7 miejscu. Ta delta tutaj jest, odnosi się do czasu na użytych softach z Q1. Tu jak widać mi teammate w tym momencie na pierwszym miejscu. Więc też nawet dobra dzisiaj forma. A my coś, no póki co jedziemy. Całkiem dobrze to wygląda. Oczywiście no, jest poprawa, tak, więc to też jest dobre, bo tamto okrążenie na tych softach było takie, w którym dosyć cisnąłem, jakby no, tyle, ile mniej więcej mogłem, ale niech, że gdzieś odpuszczałem lub jechałem bez ersu lub DRS-u. A mimo wszystko na tych medach tutaj się całkiem nieźle poprawiałem. Teraz oczywiście było ważne, żeby nie popełnić tego błędu, który zrobiłem wcześniej i tutaj już troszeczkę lepiej. Było blisko, tak, ale utrzymałem się tutaj w torze. I jak widać, jest 40 poprawy. Jak na razie jestem na 9 już miejscu. Tutaj rekord osobisty w drugim sektorze, więc też całkiem nieźle. Teraz ta ostatnia szykana, tutaj mógłbym dużo stracić. I jak widać, udało się. Tutaj wyjście było całkiem niezłe, tak do tego czasu zacząłem tutaj zyskiwać. I mamy w tym momencie czwarte miejsce. Raptem 83 setne do drugiego miejsca, więc nieźle, jak widać tutaj wszyscy kierowcy na medach, więc też jest na ten moment dobrze, bo jakby nie ma takiego ryzyka, że tutaj jednak wyjadą na softach i będą i zmuszą tak wyjazd drugi na tych softach, aby ewentualnie nie zostać wyeliminowanym z Q2. No cóż, zostały 3 minuty, więc oczywiście przeskoczę już do końca kwalifikacji, zobaczymy, na którym miejscu tutaj się udało mi zakończyć tą drugą część. I jak widzimy, mamy już tutaj koniec kwalifikacji. Jestem na czwartym miejscu dalej, tak więc tutaj jakby się nic nie zmieniło. Mamy raptem dwóch kierowców w pierwszej dziesiątce na softach, cała reszta jest na medach. Więc tutaj udane kwalifikacje. Mój teammate na pierwszym miejscu tutaj jest naprawdę niezłym czasem, więc
On tutaj zrobił 29,68 na medach, więc no niezły, niezły czas. Ja tutaj nie miałem dosyć dużej straty do niego, no ale, ale widzę tutaj dobra forma mojego teammate'a. No i ja w sumie też nawet nie sądziłem, że będzie aż tak dobrze, przynajmniej na tych medach. No ale cóż, przechodzimy sobie oczywiście już do Q3 i zobaczymy, jak tam mi pójdzie. I mamy już tutaj końcówkę trzeciej części kwalifikacji. Ja już tutaj robię drugi przejazd na oponach miękkich oczywiście, tak, bo miałem trzy komplety softów zachowane. I jak widać na tym momencie jestem na siódmym miejscu. Czas nie był rewelacyjny, bo w sumie mniej więcej bardzo podobno tego, który miałem w drugiej części na medach, więc no tutaj powinno być o wiele lepiej. W pierwsze miejsce w tym momencie miało 29,2, więc no słabo jak na razie to wygląda z mojej strony, tak jak widać dopiero siódme miejsce. Mój teammate jest chyba gdzieś tam na czwartym, też tutaj z jakimiś problemami. No ale cóż, jak widać tutaj znowu gdzieś zacząłem tracić, tak, delta po pierwszym sektorze jeszcze jakoś na pewnym momencie wyglądała, teraz tutaj no jest tak na granicy w sumie, no jakby się jakoś bardzo nie poprawiam, więc no póki co nie wygląda to dobrze, tak, ten drugi wyjazd, tam tak widać było mojego teammate'a, który już zakończył kwalifikację. No i cóż, ja teraz tutaj się zaczynam troszeczkę poprawiać, ale to jest strasznie mała poprawa, więc no ten czas na tych softach będzie bardzo słaby w moim wykonaniu. Nie mam pojęcia, co się stało. Czemu taka gdzieś tutaj spadek formy właśnie w tych trzeciej części. Teraz tutaj po tej szykanie troszeczkę udało się tego czasu zyskać, ale wyjście było znowu trochę gorsze i no i cóż, jest poprawa, ale no nic mi to nie daje i no jestem dalej siódmy, tak jak teammate, tak słychać tutaj. On zapomniał Erso sobie włączyć na okrążenie pomiarowe, więc to też tutaj problemy i nie udało mu się za bardzo tutaj jakoś poprawić. Ja tam jeszcze miałem problem dosyć, bo gdzieś podczas jazdy, głównie przy tym ciasnym nawrocie, kierownica zaczęła mi się troszeczkę ruszać. Gdzieś tam jedną z tych czterech śrub, które trzymają ten jakby podstawę do kierownicy, nie do końca dobrze dokręciłem i miałem z tym problemy. No ale cóż, tak mamy, tak wyglądają kwalifikacje. Póki co tutaj widać ósmego miejsca, no dosyć ciasno tutaj jest. Nawet między mną a Karpikiem i Bundziakiem jest bardzo mała tutaj różnica, więc no troszkę szkoda, że dziś nie udało się troszeczkę tam lepiej pojechać ten ostatni przejazd. Wtedy można by było gdzieś koło piątego miejsca, a może ewentualnie gdzieś bym przeskoczył swojego teammate'a, no ale no niestety. Tak, wyszło i to cóż, zaczynamy. Już przejście do początku wyścigu i zobaczymy, jak tutaj wyjdzie mi oczywiście start. My już powoli przygotowujemy się do startu, już startujemy na medach, opony z Q2. To jest strategia, również początkowo była, żeby pojechać medy hardy. Żadnego softsiarza nie ma z przodu. No oczywiście zobaczymy, jak to będzie wyglądało, jak będą safety car i tak dalej. A póki co my już tutaj mamy początek, czwarte, piąte, światło się pali, gaśnie i zaczynamy. Mój teammate miał tam dyskwalifikację na formującym, więc nie miał do końca dogranych opon, ale tam teraz widać, że kierowca Ferrari w niego uderza, więc tam no, miał już problem. Ja zyskuję tutaj na razie jedną pozycję na rzecz mojego właśnie teammate'a. Tutaj kierowca Ferrari jest też obok mnie, ale udaje mi się teraz do tych esek tutaj pierwszych mieć wewnętrzną, więc wyprzedzam go i w tym momencie zyskuję już tutaj dwie pozycje, więc całkiem tutaj niezły start. Tam mój teammate no, na początku został niestety poszkodowany, bo on został uderzony właśnie przez tego kierowcę Ferrari, tam chyba miał uszkodzone skrzydło i później gdzieś jeszcze wleciał na początku tych esek, więc no nie za dobry start mojego teammate'a, bo już startował przede mną, a ja póki co no piąte miejsce, więc jest całkiem nieźle. I no i cóż, teraz ważne oczywiście, żeby te pierwsze okrążenie tutaj w miarę spokojnie jechać i oczywiście starać się, aby nie stracić tutaj DRS-u, więc trzymać się tutaj za kierowcą Mercedesa. Tutaj było bardzo blisko, bo dosyć szeroko wyszedłem na wierzchołku tamtego zakrętu i tam czasami można polecieć, a w tym momencie mamy tutaj kierowcę, który wypada.
Już kończy nam wyścig. Mamy wirtualny safety car, który zamienia się w pełny safety car, więc co? W sumie oczywiście mi nic nie zmienia, tutaj nikt nie będzie raczej zjeżdżał, ale no mój teammate oczywiście dzięki temu jest bardzo uradowany, no bo on miał uszkodzenia, więc teraz może sobie zjechać, tak, wymienić sobie skrzydło, założyć tam świeże ewentualnie komplet opon i no i po prostu jeszcze będzie miał szansę, żeby gdzieś tam powiedzmy powalczyć, bo będzie na końcu stawki, ale cóż, że jakby za nami, tak, a nie gdzieś tam z jakąś dużą stratą. Więc jest jeszcze tej szansa. No i cóż, my sobie tak nie, oczywiście przejdziemy do już restartu, zobaczymy jak będzie wyglądał tej restart. My przechodzimy sobie do restartu. Bardzo ogólnie późno została informacja o tym, że będzie już tutaj właśnie koniec safety cara. No cóż, my tutaj powoli przymierzamy się do tego restartu. W tym momencie już tutaj nam kierowca na pierwszym miejscu rozpoczyna ściganie. Udało się tutaj w miarę dobrze ten restart wykonać, znaczy nic nie straciłem, najważniejsze to niestety nic nie zyskałem, no ale ważne tutaj było, żeby właśnie nic też nie stracić. No i cóż, jedziemy dalej na tym piątym miejscu, tam widać, że wszyscy oczywiście ciasno i w tym momencie tutaj karpik kierowca McLarena nam poleciał na prawej tarce, wykręciło go w lewo i zakończył wyścig na bandzie, więc to tutaj dramat jego, bo on też dobrze wystartował. On na początku gdzieś tam wskoczył po starcie wyścigu na trzecie miejsce, no ale niestety na czwartym okrążeniu już zakończył na tym ściganie. Na szczęście nie było też żadnego kolejnego safety cara, czy nawet wirtualnego. No i cóż, czwarte miejsce, więc jak na razie wygląda to dobrze, tak, start z siódmego, więc trzy pozycje do góry. Tam gdzieś jakieś kolejne żółte flagi, to nawet widać, że ach, to dalej jeszcze karpik, także to po prostu jeszcze tutaj pokazywało nam po tym właśnie wypadku kierowcy McLarena. A cóż, no ja tutaj, tak jak mówiłem wcześniej, starałem się po prostu trzymać też za kierowcą Mercedesa, który jest w tym momencie na trzecim miejscu. On poprzedni wyścig skończył na drugim miejscu, jeśli dobrze pamiętam, więc no dobry kierowca, widać. To jest akurat rezerwowy. Teraz tutaj troszeczkę z błędem w tej szykanie, trochę za głęboko mnie tam wypluło i jak widać, no tutaj było bardzo blisko, bo już prawie sekundę tracę, a w tym momencie błądzi, jak on był tuż za mną i teraz się przymierza tutaj do wyprzedzania, jest po mojej lewej. Ja tutaj trzymam wewnętrzną, dalej do tego drugiego zakrętu też udaje mi się tutaj zablokować wewnętrzną i udaje mi się ten atak jego odeprzeć. Całe szczęście też nie straciłem jakoś tutaj dużo czasu do kierowcy z przodu. No ale jak widać, teraz jest tutaj już trochę ponad sekunda, więc jak będziemy mieli DRS, to tutaj będzie już troszeczkę niebezpiecznie. Teraz mamy wirtualny safety car. Oby nie było z pełnego safety cara, nie mam pojęcia, co tutaj się stało. Gdzieś tam chyba na prostej startowej jakiś kierowca nam, nie wiem, poleciał. No ale, no cóż, chwila znowu przerwy, tak, od ścigania, teraz jest ważne, aby utrzymać deltę też, aby utrzymać dobrą temperaturę opon, bo to jednak medy tutaj trzeba też zadbać o to. I jak widać tutaj błądzie, oczywiście na razie ponad sekundę, ale on sobie po prostu pewnie utrzymuje deltę. Ja tutaj tak na granicy, w pewnym momencie nawet po prostu zapomniałem, teraz nawet w ogóle o tym trochę nie myślałem, zobaczyłem, że miałem taką małą, niską deltę, troszeczkę odpuściłem. Teraz tutaj no mam 30, więc straciłem jednak, tak? Chociaż widać, że Vincent przede mną, on troszeczkę też miał tą deltę na plusie, tak? Więc mimo, że tam była wtedy chyba troszeczkę ponad sekunda, teraz jest tutaj raptem 80, więc moja tutaj... Moje trzymanie delty nie było najlepsze, ale na szczęście kierowcy z przodu też nie, więc nawet się tutaj zbliżyłem do niego. Bądziak jest cały czas za mną, więc też muszę się tutaj jego obawiać, bo jednak on ma, Bądziak ma slipstreama, więc gdzieś na tych prostych jest w stanie tutaj troszeczkę mi podgonić. No ja niestety tego slipstreama od Mercedesa nie mam z przodu, więc ewentualnie musiałem tutaj troszeczkę tego Airsu więcej używać. A ogólnie zacząłem trochę tego Airsu ostatnio jednak więcej używać niż to było do tej pory. To też tak nieraz czasami oglądam streamy ten jakichś innych kierowców i widzę, że troszeczkę tego Airsu więcej używają. Tutaj miałem moment grozy, bo mnie wyrzuciło na tym szybkim zakręcie w prawo.
Udało się na szczęście wyratować i też udało się tutaj mimo wszystko raz, że nie dostać ostrzeżenia, to jeszcze nie stracić jakiegoś dużo czasu na kierowcę z przodu, więc no mega, mega szczęście tutaj miałem. Jak oczywiście tam było widać wcześniej, mam już DRS dostępny. Tutaj jest tylko jedna strefa DRS, nie jest ona jakaś bardzo długa, ale ponieważ ta specyfikacja toru jest taka, że tutaj często tak kierowcy ustawiałem sobie większy docisk, tak, żeby gdzieś w tych właśnie pierwszym, drugim sektorze mieć lepszą przyczepność, tak, i jak ktoś ewentualnie sobie da troszeczkę mniej, to wtedy nawet na tej prostej jest w stanie tej o wiele, w miarę dosyć szybko objechać kierowcę, nawet mimo, że to jest ta prosta, która nie jest jakoś bardzo długa, ale właśnie brak tutaj mniejszego docisku może wtedy pomóc, oczywiście zależy, tak, jak tutaj kierowcy mają ustawione to, ale to tak czasami tutaj właśnie wygląda, że niektórzy tutaj mają większy docisk, żeby w tych pierwszych dwóch sektorach troszeczkę podgonić, stracić w trzecim, ewentualnie właśnie gdzieś odwrotnie, czyli mieć trochę większej prędkości na prostych, wtedy byłoby trochę łatwiej oczywiście wyprzedzać przy użyciu DRS-u. No cóż, my póki co się załapali DRS, ale no tutaj już Vincent nam zaczyna znowu uciekać i no i tutaj oczywiście musiałem gonić, Bądziak też tam za mną się czai, jest cały czas poniżej sekundy, więc no tutaj miałem trochę problemu, żeby tutaj podgonić przód i bardziej musiałem się tutaj obawiać z tyłu niż patrzeć się z przodu. Tam jak gdzieś Patrick na szóstym miejscu, on startował spoza pierwszej dziesiątki, więc też tutaj całkiem niezły start drugiego kierowcy McLarena, no bo jak wiadomo, pierwszy już niestety nam zakończył ściganie i ja teraz tutaj no mam ponad sekundę wyjścia, detekcja jest tuż przed tą przykaną, więc ja teraz parę tego ERS-u ile mogę, żeby zniwelować tą stratę do kierowcy z przodu, aby mieć ten DRS i jak widać podgoniłem, tak, tutaj mieliśmy właśnie tą linię detekcji i byłem wtedy poniżej sekundy, a Bundzia, który jest za mną, on z tego co widać miał tutaj ponad sekundę, więc nie dość, że udało mi się do Vincenta dogonić i jeszcze tutaj nawet rekord miałem w trzecim sektorze, na tyle podgonić do kierowcy Mercedesa, że miałem ten DRS i jeszcze uciekłem tutaj drugiemu kierowcy Ferrari, więc to naprawdę się udało i warto właśnie było tego ERS tutaj więcej użyć. Jak widać w tym momencie mam raptem 30%, to jak do tej pory zazwyczaj jeździłem, to miałem ERS-u, nie wiem, w tym momencie miałbym pewnie z 80-90, a tutaj już trochę więcej go zużyłem i nie to, że się zbliżyłem do Mercedesa, to jeszcze mocno już uciekłem tej Bundziakowi, który wcześniej cały czas był poniżej sekundy. Teraz już ma powyżej, więc tutaj całkiem dobrze to wygląda. No i cóż, póki co, przez to, że mieliśmy jeden safety car pełny, mieliśmy wirtualny safety car, te opony troszeczkę tutaj mniej oczywiście się zużyły. I tutaj już powoli był plan na to, żeby jednak pojechać na strategię medy softy, a nie medy hardy. No i cóż, mi się chyba wydaje, że przejdziemy sobie już do dalszej części, ewentualnie do zjazdu, do pit stopu lub jeśli cokolwiek tutaj będzie się działo, no bo jak widać na razie tutaj jestem za Mercedesem, ale jestem na tyle daleko, żeby gdzieś tu nawet spróbować zaatakować. Teraz jak widać znowu tutaj troszeczkę straciłem tego tempa, to on tam się jeszcze bije z kierowcą Ferrari i na szczęście też dzięki temu tutaj zyskałem DRS, bo ja już też nie miałem tego ERS-u za bardzo, ale tam z tego co później widziałem, to po prostu kierowca Ferrari on chciał tutaj zrobić coś takiego, że tuż przed detekcją zwolnić tak, aby mieć ten DRS na tej prostej i później próbować kierowcę wyprzedzić. Co niestety jak widać nie udało mu się, to raz, a dwa dzięki temu, oczywiście ja o tym nie wiedziałem podczas wyścigu, dopiero się dowiedziałem o tym po wyścigu, dzięki temu ja po prostu miałem DRS na kierowcy Ferrari, więc gdyby nie to, to ja właśnie ten DRS bym stracił i pewnie zacząłem tracić właśnie tutaj do tej dwójki, a tak udało mi się oczywiście jeszcze ten DRS tutaj utrzymać. No i cóż, my sobie będziemy przechodzić do dalszej części, zobaczymy jak to będzie wyglądało. Przejdziemy sobie kawałek dalej, bo tutaj doszedłem trochę do Kondzia i Kondzio w tym momencie próbował zrobić dokładnie to samo, co wcześniej na kierowcy Mercedesa. Troszeczkę mnie zwolnił, ale właśnie chciał on mieć DRS, ale niestety mu się nie udało i ja miałem ten DRS na szczęście. I w tym momencie tutaj Kondzio troszeczkę dziwnie, bo pojechał najpierw mocno do prawej, później do lewej, więc dwa razy w sumie zmienił
tutaj linię wyścigową, ale mi wszystko udało mi się go wyprzedzić i no i cóż, wskoczyłem na trzecie miejsce, ale też jak widać tutaj do Vincenta na drugim, no tracimy już tutaj 3 sekundy. Konip na pierwszym miejscu skoczył na ponad 4, więc no w tym momencie tutaj miałem oczywiście problem, no bo nie miałbym DRS-u, tak, żeby móc się tutaj podciągnąć i też ewentualnie wybronić oczywiście od kierowcy Ferrari. No ale cóż, tutaj zdecydowałem się troszeczkę spróbować podgonić z przodu, no i oczywiście uciec tutaj kierowcy Ferrari, a on jakoś chyba gdzieś zaczął troszeczkę tracić tego tempa. Co jak widać, no udało mi się tutaj już na prawie sekundę odskoczyć, więc mimo że tego ERS-u jak widać też mam bardzo mało, tutaj no raptem 14% w tym momencie, to udawało mi się tutaj właśnie od kierowcy Ferrari uciekać, troszeczkę zmniejszać tą stratę do tej dwójki z przodu, ale oczywiście bardziej tutaj ważne było, aby uciec od kierowcy Ferrari na tyle, żeby nie miał po prostu tego DRS-u. Jak widać to jest na granicy cały czas. Ja tutaj rekord w pierwszym, rekord w drugim sektorze, więc całkiem dobre to kółko teraz mi wyszło. No i zaraz zobaczymy, czy tutaj udałoby się uciec od Kondzia, no ale niestety tak, Kondzio tutaj cały czas za mną. I jak widać on w tym momencie zjeżdża. Ja tutaj notuję rekord okrążenia na ten moment, ale Kondzio, on był też na medach jak ja. Zdecydował się już teraz zjechać i on zjeżdża na opony twarde i w tym momencie będzie chciał dojechać oczywiście do mety. A my mamy teraz jeszcze wirtualny safety car i to... Kurde, to ten za mną zjechał. Właśnie. I no i to też niestety mi nie pomogło, bo no tutaj prawdopodobnie później będę z nim walczył, jak ja będę swój pit stop odbywał. A on w tym momencie na tym wirtualnym tutaj traci, znaczy mniej traci tego czasu. Wiadomo, cała stawka oczywiście musi zwolnić. A on jest akurat w alei serwisowej. Więc no tutaj szczęśliwie dla niego, nieszczęśliwie dla mnie oczywiście w tym momencie. No ale cóż, z jednej strony dobrze, że nie ma pełnego restartu. Tak, jak widać tutaj już mamy restart. Ja tutaj byłem bardzo blisko i na szczęście udało się bez kary, ale jak słychać, no niestety mój teammate nie miał tyle szczęścia i dostał jeszcze karę przejazdu, no on tutaj naprawdę miał pechowy ten wyścig, bo jak widać, no jest, jestem na trzecim, on gdzieś na 7 miejscu w tym momencie jest, mimo że był przecież spadł tam gdzieś na początku wyścigu, na koniec, tak, miał uszkodzone tam przednie skrzydło i jakiś jeszcze spin, tak, i zaczął odrabiać mimo wszystko, to teraz dostaje karę przejazdu, więc no bardzo, bardzo dla niego nieszczęśliwy jest ten wyścig. Ja tutaj znowu miałem problem na tej szykanie, już drugi raz troszeczkę bardziej. Jak widać straciłem w sumie na tym z pół sekundy, ale właśnie, tutaj kierowca Ferrari, przepraszam, Mercedesa, który był przede mną, on wyspinował na wyjściu z tego ostatniego zakrętu. Tam ogólnie, pamiętam to jeszcze w poprzedniej edycji F1, tam często było... Można wyspinować na wyjściu, tam był taki drobny uskok tuż przed wjazdem na prostą startową. W tej edycji ten asfalt jakby jest troszeczkę bardziej równy, no ale też można oczywiście to zrobić, no wiadomo, też jeszcze na bardziej zużytych oponach, no to jest jeszcze łatwiej. I ja w tym momencie skakuję na drugie miejsce, więc no póki co ten wyścig się całkiem dobrze dla mnie prezentuje. No ale jak widać do Konipa mam ponad 5 sekund, on niesamowite tempo ma kierowca Red Bulla, więc ja tutaj na razie nie mam nawet szans, żeby gdzieś tam się zbliżyć. Jedyna ewentualna opcja to jakby była jakaś po prostu pełna neutralizacja i wtedy. No ale cóż, Vincent tak, no on był to chyba 4 sekundy przede mną, teraz jest ponad 6. Patrick też tutaj nawet wysoko, 4 miejsce już. No wiadomo, też tam jakiś byli kierowcy w alei serwisowej. No i tak to wygląda. Póki co drugie miejsce, tak? Bo oczywiście też w błędach innych kierowców. A ja w tym momencie chyba już przejdę sobie do ewentualnego pit stopu i zobaczymy, jak będzie wyglądał mój drugi przejazd na oponach miękkich, bo tutaj właśnie już jest decyzja, że jednak po prostu przeciągnę trochę ten pierwszy stint, tak mniej więcej do 17 krążenia i później założę softy i zobaczymy oczywiście, jak mi to wyjdzie. Bo tak właśnie nawet sam mówiłem, tak, że już tutaj właśnie mam zamiar założyć softy, a nie hardy. I tak jak widzimy już tutaj, zjeżdżam oczywiście do alei serwisowej. Konip, który był przede mną, też w tym samym momencie zjechał na zmianę opon.
Oczywiście zakładamy softy. Ja niestety tutaj troszeczkę sobie popsułem, ponieważ w kwalifikacjach wybrałem nie ten świeży komplet softów. Został mi jeden świeży komplet softów, ale on nie przeszedł do wyścigu i niestety miałem używany tutaj lekko komplet. Jak widać, Kondzio wyjechał też przede mną i Bundziak też, więc tutaj ta wczesna strategia kierowców Ferrari im się opłaciła, bo oni zyskali teraz pozycję. No wiadomo, Kondzio tutaj zyskał też na tym, że miał ten wirtualny safety car, kiedy on zjeżdża do pitu. No a Bundziak, no on gdzieś tam był z tyłu, wcześniej zjechał, tak, i mimo wszystko tak wyjechał teraz przede mną, nie pamiętam, jak on miał tam stratę. Ale no jak widać, tutaj udało mu się, więc ja no w tym momencie oczywiście mam przewagę opon, ale no, najważniejsze teraz było, żeby jak najszybciej przynajmniej Bundziaka w tym momencie wyprzedzić, tak żeby nie tracić i później oczywiście gonić Kondzia i walczyć o drugie miejsce, bo w tym momencie na pierwszym miejscu tutaj na minimapce widać jest kierowca Mercedesa, ale on jeszcze oczywiście nie był w alei serwisowej, więc no jakby w tym momencie jestem pozycję wyżej. Ja tutaj bardzo, bardzo blisko już tej kierowcy Ferrari. No wiadomo, jest przewaga przyczepności. On ma te opony chyba od, nie wiem, chyba 6 okrążeń, coś takiego. Więc ja już nawet nie czekam do DRS-u. Ja po prostu staram się jak najszybciej tutaj go wyprzedzić. I już tutaj, tuż przed 130R udaje mi się być przed kierowcą Ferrari. Nawet to, że nie będę miał teraz DRS-u, to nie ma znaczenia, bo ja tutaj starałem się po prostu wyczerpać też baterii jak najwięcej i gonić tutaj Kondzia. Jak widać, palę teraz ten ERS. Nie mam go za dużo. No, tak jak mówiłem, no ja tutaj w tym wyścigu trochę więcej paliłem. Vincent właśnie, który wrześni na pierwszym miejscu przez moment już zjechał, tak? Jestem na trzecim miejscu. Konip. Konip jest 4,7, więc ja tu troszeczkę do niego zyskałem, bo przed pitstopem była chyba trochę większa ta różnica. No ale tutaj Konip w sumie na razie nie jest moim jakby celem, tak? Najważniejsze jest tutaj dojechanie do Kondzia i staranie się go wyprzedzić. I jak widać, oczywiście Bundziak miał ten DRS, więc troszeczkę mnie na tej prostej podgonił, ale no teraz już tutaj za bardzo nie będzie chyba miał szans, tak? Tu jeszcze rekord w pierwszym sektorze. Nie byłem pojęcia, jak tam ten zakręt w prawo szybki. Nie dostałem ostrzeżenia, no ale udało się. I jak widać, tutaj Bundziak już ponad sekundę, więc on oczywiście już tutaj żadnym zagrożeniem nie jest, bo nie będzie miał DRS-u, tak? To raczej w sumie było oczywiście tej pewna. A ja tutaj, no, szaleńcza pogoń za kierowcą Ferrari, tak, aby zdobyć to drugie miejsce. Też póki co na tym etapie wyścigu nie miałem ani jednego ostrzeżenia, co było dla mnie oczywiście bardzo satysfakcjonujące, ale też byłem trochę zdziwiony, że udało mi się w ogóle na razie bez żadnych właśnie ostrzeżenia przejechać, bo w treningach miałem tutaj problemy właśnie z tym. No ale cóż, my już tutaj powoli staramy się do Kondzia zbliżyć. No jak widać, na minimapce mamy 2 Red Bulle z przodu. Jeden to jest oczywiście Konip, drugi to jest kierowca rezerwowy w Red Bullu, który jest oczywiście w tym momencie zdublowany, albo będzie zaraz zdublowany. Więc tutaj też oczywiście on gdzieś może jeszcze jakąś tam grę tutaj odegrać. Tu właśnie oczywiście myślałem o tym, żeby Kondziowi za bardzo nie pomógł. I żeby ewentualnie gdzieś tutaj mi nie utrudnić troszeczkę tego do dojścia właśnie do kierowcy Ferrari. Jak widać, tutaj już blisko poniżej 2 sekund, więc nacisnę ile mogę i teraz właśnie jak widać, tutaj już jest w zasięgu wzroku i Kondzio już blisko i tuż przed nim jest kierowca Red Bulla, o którym przed chwilą wspominałem i jakoś za bardzo ten Red Bull tutaj nie odpuszcza. No on oczywiście dostaje niebieskie flagi, co też nawet widać teraz tutaj było po lewej stronie. Taka elektroniczna flaga migała, więc no ja już tutaj czuję, że właśnie jeśli tutaj Kondzio nie wyprzedzi tego Red Bulla przed detekcją, będzie miał DRS na prostej. A jak widać, no ja tutaj tak jak właśnie mówię, tak, to się właśnie tego obawiałem, że no ja tutaj cisnę ile mogę, zbliżam się do Kondzia z każdym okrążeniem. Ale w tym momencie to mi może właśnie nie do końca pomóc. I jak widać, tak, tutaj mamy 1,9 sekundy straty, 1,8. I no Kondzio miał w tym momencie DRS i zaczął mi uciekać. I ja nagle no tutaj zaczynam tracić, więc byłem bardzo niezadowolony z tego faktu, bo straciłem mniej więcej 0,4 gdzieś.
z tego powodu. I to oczywiście, no te okrążenia zostało ich 6, ale no te softy nie będą trzymały nie wiadomo ile. Mimo, że tutaj kierowca jest z Ferrari na hardach, ale no ja tutaj liczyłem się jak najszybciej, żeby go dogonić, jak najszybciej go wyprzedzić na tych jeszcze softach, które jeszcze tutaj mają przewagę nad tymi hardami. Jak widać teraz, mniej więcej jest ta sama sytuacja w tym samym momencie. Ja dochodzę tutaj do kierowcy Red Bulla, gdzie w tym wcześniej, okrążenie wcześniej, w tym miejscu, gdzie teraz ja jestem, było właśnie kierowca Ferrari. Więc tak jak wtedy oczywiście byłem bardzo niezadowolony z tego, że on dostał DRS. To w ogóle tak nie powinno być, tak? Tutaj już też kierowca Red Bulla rezerwowy dostał reprymendę za to. Za właśnie nieodpuszczanie na niebieskich flagach. To ja już w tym momencie się liczyłem, że on mi nie odpuści. W sensie, że nie przepuści mnie i ja będę miał ten DRS na tej prostej i dzięki temu troszeczkę tego czasu, który wcześniej straciłem, odzyskam. No jak widać tutaj oczywiście w tym momencie ja jestem tak poniżej sekundy za kierowcą Red Bulla, który jest jeszcze zdublowany. Jak widać mam DRS, mamy 1,8 straty do Kondzia. Ja tutaj cisnę oczywiście ile mogę, używam tego RS-u i widać jak ta strata tutaj topnieje w oczach, no bo 1,8, 1,3, więc tutaj pół sekundy mniej więcej odzyskałem na tej prostej z tym DRS-em, więc on jest tutaj, mimo wszystko jest krótki, tak, ale zależy też od ustawienia bolidu, jest bardzo też mimo wszystko tutaj dużo daje, tak, bo jeśli ktoś ma duży docisk, to nagle ten DRS tutaj zwiększa tą maksymalną prędkość i da się wtedy wyprzedzić. Gorzej, jeśli ma się duży docisk, a próbuje się wyprzedzić kierowcę, który ma te skrzydła troszeczkę luźniej ustawione, w sensie z mniejszym dociskiem i wtedy mniej więcej prędkości byłyby takie same. No ale no cóż, tutaj był przez moment jeszcze taki chwila grozy, bo gdzieś się pojawiła żółta flaga chyba i właśnie myślałem, że może jakiś będzie safety car, bo jakby w tym momencie ktoś jeszcze się rozbił, to jeszcze mogłoby być safety car. Poniżej 3 okrążeń do końca wtedy safety car już nie będzie, choćby nie wiem co się stało. No jak widać tutaj już 1,2 straty, ja niestety nie mam ERS-u za bardzo, mam 15-14%, używam go tu jeszcze, ale jest za mało, żeby dogonić tutaj Kondzia. No i cóż, tak to wygląda, moja tutaj pogoń, tak, za właśnie kierowcą Ferrari, tutaj widać w Bundziach, no duża, duża strata za mną, więc oczywiście nie zagrożenie, tutaj jedyny teraz mój cel jest to właśnie dogonienie kierowcy Ferrari, bo jak widać, no do Konipa to już jest za daleko, żeby nawet cokolwiek spróbować, za mało czasu i za słabe tempo, no ale no cóż, przejdziemy sobie do dalszej części tutaj wyścigu, zobaczymy, czy tam coś mi się udało w końcu zdziałać. I przechodzimy sobie już do końcówki. Ostatnie okrążenie, jak widać tutaj, na ostatnie okrążenie mam DRS, nie mam ERS-u, ale jest ten DRS, więc jest szansa, żeby tutaj w końcu się jakoś zbliżyć jeszcze bardziej i może go gdzieś w końcu zaatakować. U niego też widzę, że już pali się tutaj lampka od ERS-u, więc on tego ERS-u też nie ma. Ja już tutaj jestem na 0,6, pół sekundy za kierowcą Ferrari, więc staram się tutaj z całej siły, no ale wiadomo, opony już tutaj nie mają za bardzo przyczepności. One już tych okrążeń trochę mają przejechane. No i cóż, tutaj staram się jak najbardziej tutaj zbliżyć, tak? Jak widać, ta różnica jest tutaj mniej więcej cały czas, mniej więcej ta sama, tak gdzieś pół sekundy, teraz trochę ponad 60. Teraz znowu gdzieś tutaj troszeczkę zmniejszyła się, tak? To tam 5, no ale znowu gdzieś tutaj rośnie i ciężko też mi tutaj gdzieś znaleźć jakieś miejsce, tego ERS-u też nie mam, na tej prostej, tak, po wyjściu z łyżki ewentualnie, tak, złapać się w slipstream, użyć resztę ERS-u i może na dojściu do szykany, gdzieś tam spróbować, tak, tu już jest ponad, poniżej 0,5, tak, teraz tutaj wejście w tą łyżkę, tu gdzieś mi tył uciekł. I w tym momencie właśnie, jak widać tutaj, no zamiast spróbować, zamiast tutaj się spróbować podgonić, bo mniej więcej slipstream działa, jak się jest jakieś 0,6 za bolidem, ja byłem trochę ponad, więc no niestety nie było jak i no i brakło mi tutaj niestety trochę czasu, nie wiem, może wtedy, gdy był ten DRS, Kondzio miał na tym dublowanym. To może wtedy udałoby się coś tam ewentualnie go wyprzedzić, bo może wtedy wcześniej, tak. I no jak widać, byłem niezadowolony, ale po części i zadowolony, no bo była szansa na drugie miejsce. Jeszcze ta kierownica, ale
Ale no jest trzecie miejsce, jest podium, tak? Więc ogólnie, no po tych ostatnich wyścigach, jakie miałem, które były nie za bardzo tutaj dla mnie szczęśliwe, tak? Udało się dojechać na podium, więc jestem mega zadowolony z podium, tak? Bo tak jak zawsze mówiłem, tak? Jak dojeżdżam w punktach, to jest okej. Jak jest na podium, to jest super, tak? Wiadomo, jakbym wygrał, to już jest naprawdę niesamowicie, tak? Ale no... Była szansa na to drugie miejsce, naprawdę. I chociaż nie było takiej walki tutaj koło w koło w tym wyścigu, to jednak byłem bardzo zadowolony, bo właśnie ta końcówka, kiedy go goniłem, tak, kierowcy Ferrari cały czas gdzieś tam z tyłu. I to było bardzo emocjonujące, tak, dla mnie. I z tego, co później weszliście na wywiadach, też mówił Kondzie, no to też on właśnie mówił, że cichałem za walkę, no bo mimo, że jakby tak nie było tego koło w koło, ale no też czuł presję, tak, już gdzieś tam starał się, oczywiście to już było na tyle ważne, żeby pojechać bezbłędnie, żeby żadnej kary nie dostać. Ja też oczywiście przejechałem cały wyścig bez chyba ostrzeżenia, więc no to było dla mnie też kolejny taki właśnie boostujące, tak, że nie dość, że trzecie miejsce, to jeszcze bez ostrzeżenia. Naprawdę było tutaj blisko i fajnie, fajnie mi się jechało. No i cóż, no tak wyglądał wyścig, więc no jest okej, okay, tak. Mimo wszystko jestem zadowolony, tak. I może właśnie też kwestia tych opon, tak, że może jakbym miał też całkiem nowe opony, może szybciej wtedy udałoby się. One miały tam latem 7%, no ale pod koniec może właśnie ci brakło tych 7%, żeby dogonić. No i cóż, tak to wygląda. Klasyfikacja generalna na koniec tego wyścigu, tak, jak widać, koni ty pierwszy, drugi, Kondzie drugi, a trzeci, Bundziak czwarty, Vincent piąty, Rost szósty, Szymon tutaj mimo wszystko siódme miejsce, więc nie najgorzej, Patrick na ósmym miejscu, dziewiąty Adolf i Budyń, Seiben też jakiś rezerwowy na ostatnim punktowanym miejscu. A jeszcze tutaj pokazuję tabelkę, klasyfikację generalną po tym wyścigu. Jak widać, jestem dalej na drugim miejscu. Troszeczkę tą, wiadomo, stratę do Cezarego zniwelowałem. To jest 24,5 punktu zostało. Adam Matusiak tutaj skoczył oczywiście na trzecie miejsce teraz. Olek Nawrocki tuż za nim, jeden punkt. Kondrak Piątek, no już tutaj troszeczkę więcej traci. Mój teammate też tutaj trochę odrobił, tak, no ale jednak jeszcze jest daleko. Ignacy tutaj na siódmym miejscu. On akurat nie jechał. No i cóż, jest tutaj dosyć ciasno, tak? Między drugim a czwartym miejscem tutaj będzie walka pewnie do ostatniego wyścigu. Jak widać, no następny to już jest wyścig Arabii Saudyjskiej, na który oczywiście zapraszam za tydzień, w niedzielę 18. I no i cóż, ja mimo wszystko dziękuję za oglądanie, tak? Mam nadzieję, że się podobało, więc standardowo tak. Proszę zostawcie tam łapkę w górę, tak, jak się podoba ten materiał, to też oczywiście nie subskrybujecie, to subskrybujcie kanał na kolejne podsumowania. No i cóż, widzimy się za tydzień i dzięki za oglądanie, cześć.